Dobrze, lecimy. Misja główna. Ostatnia, przedostatnia, nie wiem która, ale już lecimy Co do tak końca. długo? Znaczy nie w tym odcinku, zależy ile to będzie trwało. Co tu tak długo? Panią masakrę musiałem się jeszcze zrobić. Długo nie wracałeś. Dostarczenie listu nie było łatwe. A, jeszcze Przeczytał ten list, go? No tak, trochę się pogubiłem. Pomoże nam w pokonaniu Hana? We'll see. Zobaczymy. No. Nie możemy dłużej czekać. Oho. Wiatr się zrywa. Do rana rozpęta się burza. Mamy broń oblężniczą? Dość, żeby dać im się we znaki. Są też dezerterzy z armii twojego wuja, którzy pójdą za duchem. Już czas. O proszę, dezerterzy od wuja. Zaatakujemy o świcie. Powiem reszcie, ale zajrzyj do nich. Czekają na swego wodza. Już bez przesady, jakiego tam wodza. No, zapowiada się wiecznie błękitne niebo. Zapowiada się, jakby to miała być ostatnia misja i będziemy lecieć z dodatkiem. Rozmawiaj z sojusznikami. Duch jest jednym z nas. Też tak myślę. Walczy w Siema, Noiro. Panie Sakai. Jak mam pomagać innym? Dobrze mieć u boku zwierzchnika świątyni. Nigdy nie przywłaszczyłbym sobie tego honoru. Wiem. Dlatego na niego zasłużyłeś. Jutro pomścimy twojego brata i mnichów ze świątyni. Chcę tylko odzyskać nasz dom. Właśnie to będziemy robić. Dobrze, teraz pewnie z panem Szkałą. I z panią Masako, tylko nie wiem, czy ona tu gdzieś będzie. Chciałbym umieć walczyć mieczem. Sakai. Dobrze, że pan z nami jest, senseju. Dałem ci słowo. Dał mi pan znacznie więcej. Nie rozklejaj się, Sakai. Dobrze, senseju. Pozwolę się panu przygotować. Przygotowywałem się całe życie. To by wuj nas posłuchał. No ale to ten dzień sądu, że tak powiem. A tu Kenji siedzi. No to jesteśmy, mój panie. Masz dobry humor. Oczywiście! Cały dzień raczy się dobrym trunkiem. Tylko nie przesadź. No właśnie. Bo jeszcze prześpisz jutro. Żarty na bok. Nie mógłbym tego przegapić. Jestem tu dla taki. Dziękuję, Kenji. No i dobra. No, jaś nie pić. Nie przychylaj tego kuferka. Jest pani Masako. Najeźdźcy nie utrzymaje. Han... Oj, Jezus. Masako, więc jednak jesteś. Mówiłam, że przybędę ci na pomoc. Poza tym Han musi zginąć. Zabił mojego męża, a jego ludzie ubili moich synów. Nie pozwolę, by uniknęli kary. Pomogę ci o to zadbać. Odpocznij. Jutro będzie długi dzień. Albo bardzo krótki. No albo to i to. Nie wiem, czy tak się da. Samuraj nigdy nie pokona Mongołów w pancerzu, który nosi. A co niby ma zrobić? Ty! Znasz opowieść Yamata o ja tu jestem. Pancerzu. Stoję. Te z rolnikami? Ha, tak jest. No tak, ale to tylko legendy. A ile mi tam brakuje? Twoje ostrze. No ostrze. Przykro mi. Aj, cztery złote. Nie masz tego, co jest mi potrzebne do pracy. Kurde, te złoto pieprzone. Dobra, Yuna. Możemy zaczynać. Przeszliśmy długą drogę, odkąd uratowałaś mnie na plaży w Komodzie. No, całe 24 odcinki. Ciężki, że ledwo cię ciągnęłam. Rozebrałam cię do półnaga, żeby dojść do miasta. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty, Yuno. Nie mogę cię stracić, Jin. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, ilu straciliśmy, nie mogę. Muszę powstrzymać Hana. Nie musisz.
Możemy znaleźć łódź, odpłynąć stąd. Zostawić wojnę Powstrzymaj konie! Naprawdę tego chcesz? Wiem, że ja tu czuję jakieś uczucie macie do siebie, wiem, wyczułem to już dawno. Nie. Ale musimy jeśli odbić naszą wyspę. Obiecaj walczyć dalej. Nie no, polegnę się, polegniemy. Jest z ciebie drań, Jinie Sakai. Chyba, że ten... Odpocznij trochę. Chyba, że ten dodatek dzieje się przed końcem bitwy. Jeszcze moment. Posiedźmy chwilę. Tak jak w Wiedźminie, nie? Z tym dzikim gonem. Że dodatki, które rozgrywam, dzieją się po... Znaczy przed fabułą główną z podstawowej wersji gry. Port Izumi. Tak, tutaj omawialiśmy ten plan na dachu. Bo teraz czy ten plan wyjdzie? Już czas. Mamy jedną szansę na pokonanie Hana i się na główną wyspę. Kenji, co z naszą bronią oblężniczą? Mamy ją? Jestem gotów zalać ich flotę ogniem. Dobrze. No to dobrze. Yuna da sygnał do ataku. Kiedy zaczną się salwy, Mongołowie ruszą na waszą pozycję i wpadną w zasadzkę. Materiały wybuchowe gotowe. Łucznicy na dachach. Jesteśmy z tobą, Sakai. Dziękuję wam. Wszystkim. Idźcie. Jin, nie ma śladu twojego wuja. Burza nie będzie czekała. I my też nie. Przygotuj się do wystrzelenia sygnału. Teraz! Ulala! O kurde, już się jara. Zginie każdy, kto się przedostanie. O kurwa, wybuchło! I to nie ja strzeliłem. O kurde! Moich synów! Uważaj, Masako! Nie mogą nas obrazić! Przejąć inicjatywę! Naprzód! A, jeden został. Więcej Mongu! Atakować! Albo nas wyrżną! Atakem! Zabić ich! No 10% więcej przerażenia, więc powinno dobrze wejść. Gdzie ja wchodzę? Aleś dostał w dolce kabana. Ja pierdzielę, niektórzy już spierdzielają. Do czego trzeba dowalić? Oj, przepraszam, Masako. To nie było takie trudne. Plan zadziałał. Myślałem, że będzie gorzej. Mongołowie się przegrupowują. Nie będą mieli szans. Norio prowadzi resztę sił na wzgórze. Widzę, idą tam kucakiem. Tam się spotkamy i poprowadzimy atak. Przepraszam, musiałem się napić herbatki. Let's go. Jak tam, Noiro? Jesteście cali. No, jakoś się udało. Tutaj wszystko się kończy.
Dzisiaj Han umrze. Pana Shimury tu nie ma. Walczymy sami. Może jeszcze przyjdzie. Zaatakujemy główną bramę. Odciągniemy Mongołów, a wy znajdziecie drogę do środka. Zmiażdżą was. Zaszliśmy daleko. Nie możemy teraz zawrócić. Nie znam wojowników równie odważnych jak wy. Abyśmy znów się zobaczyli. Walkę zostaw nam. Na co czekamy? Bez litości dla Mongołów! Walczyć! Za pana Sakaja! Oła! Mogę wkraczać na teren, zezna się silniejszymi wrogami? Co ty pierdzielisz? No i co? What the fuck? Okej, ja miałem iść po cichu gdzieś. Nawet nie zauważyłem. Wejdę na dach. Rozejrzę się po obozie. Zastanowię się, jak znaleźć Hana. Że tu jest ścieżka. Na dach mówisz? Gdzie ja mam iść? Gdzieś tu. Wieża nada się idealnie. Zobaczę stamtąd cały obóz. Okej. Patrzysz, Peri? Negium Harsinta. Fuck off. Nikt mnie nie widział. Kotun Han. Jest ten grubas Han. Wuj przyszedł jednak. Zacusimy. Żadnej litości. A jednak. On odwrócił uwagę honorowo. Muszę dotrzeć do posiadłości. A gdzie jest posiadłość? Powiem tak, wolałem tamtego zaatakować. Ale się boją. Bójcie się ducha. Ducha łakomczucha. O. Strasznie dobrze działa. Mam free heala. Niektórzy naprawdę odpuszczają. Ty gnoju. Można iść dalej? Chyba można. Idziemy. Let's go. Przynajmniej nic tu nie jest straszne. Jest, Kotul zjebhan.
Taki mat szafir na tym. Fleksuje się. Tyle śmierci. Bo ty i twój wuj nie chcieliście się poddać. To bardziej ty nie chciałeś się poddać. To nasza wyspa. Wybraliście wojnę. Jaki rozejm? Nasza wyspa, nasze zasady, gnoju. Wasi biedni krajanie cierpią. Nigdy nie opuścisz tej wyspy. W końcu bitwa z nim. Pomszczę męczony lud Tsushimy. Zemsta! Dzieci! O kurde! A co on ma za ten? A czemu on ma? Czekaj, to ja powinienem na włócznie. Nie zginę tutaj. Zginiesz! Jesteś słaby. Very słaby. No jak tu nie trafiłeś? Już kiedyś się pokonałem. Zaraz to powtórzę. Wtedy byłem słaby. Teraz jestem mocny. O! Weszło. O nie! Sypnął mi tym pieprznikiem. Ale kurwa frajer. O ty frajerzyno. Ale frajer. Duszu! A się boi! Kurde, dużo ich tu. Oh yeah. Sześciutki mieczyk dla ciebie. Wykończyć go! Zapomniałem, że mam to. Niepotrzebnie tamtego używałem. Fuck. Chwila, poczekaj. Tylko sobie odbiorę. A czemu teraz z nim taka walka jest? Nie widzę. No nie, tu są jakieś kurde.
Idź do ha! Żeby zabić ducha, trzeba potrafić zabić ducha. A on teraz sobie zmienił postawę. Ja pierdzielę, jeszcze jeden. Wow. Tu kunaj leżał. Stracił głowę dla swojej pracy. Ale coś czuję, że to jeszcze nie koniec, co? What the fuck? Moja maska. Jest, żyje. Udało się. To twoje. Nie wierzę, że się udało. Coś za easy poszło. Świątynia Jogaku. No. Jeszcze tutaj mamy jakiś epilog pewnie, co? Oczywiście, że tak. Nie gadamy w trakcie, nie gadamy. Nie żyje, ale jego armia wciąż grasuje. Już prawie kraj trwoje. Nie będzie bezpieczny, dopóki jej nie wypędzimy. A kiedy się to stanie? Co zrobimy? Zaczniemy od nowa. Dawniej wiedziałam, jak będę żyć. Teraz co tu tak mało klatek? Jestem. Daj ludziom nadzieję. Wzbudzaj strach w Mongołach. I uciekaj przed samurajami. Kto inny mógłby sprawić, że zmienią zdanie? Walcz dalej. Dobra, biegniemy. Co mi tak tutaj klatki spadają? Czekajcie. Coś tu jest nie tak. Nie możemy tu zostać. Mój wuj będzie nas szukał.
Nie, nie będzie. Po bitwie przyszedł posłaniec. Oho. Chce zawrzeć rozejm? Chce się spotkać nad spokojną wodą pod czerwonolistnym drzewem. Jezioro Omi. Dawniej tam ze mną ćwiczył. Iść z tobą? Muszę pójść sam. Tylko on mi został. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Wiem. To wciąż boli. Myśl o tace. Zapach dymu w jego włosach. Jego śmiech. Te awantury, gdy za dużo wypiłam. Był ze mną całe moje życie. A teraz... Nie jesteś. Kuźwa, jeszcze mi musiało wywalić. Duch. Należysz do wszystkich. Przepraszam, że taka ścinka, ale no... Znaczy, widać, nie mogło wyjść. Dobra, no to co, lecimy do wuja na spotkanko. O, jeszcze kolejna legenda wbita. Demoniczne ostrze. Maksymalny poziom zdrowia. Pięknie. Nie wiem, czemu mi tak klatki spadły do 30. Talizman ukrytych ostrzy. Też z dwoma dodatkowymi kunajami. Kurde, dużo tych kunaj używam, to by się przydało. Niegasnący płomień. O proszę. Kolejny trik mi się odblokował. Czekaj. Co? Tego to już nie mogę przecież rozbudować. Talizman oszołomienie wroga chroni przed przerwaniem ataku w zwarciu. Leży dodatkowe obrażenia. Nie, to ja bym zmienił na wyziew ukrytych ostrz, dodatkowe kunaje. No tu nie mogę dawać złotych, nie? Są te pomniejsze, tak. Niegasnący... Droga ognia. To trzeba by było zrobić. Dobra, najpierw idziemy tutaj. Wioska Omi. Czemu mam 30 klatek? Czekajcie. Reset gierki. No i teraz jest lepiej. Nie wiem, co tu się stanęło się. Teraz mam... I gdzie jest mój koń? No, teraz jest 50 klatek. 59. Dobrze, Kage. Nie wiem, co tu się stało. Że nagle mi... ten... spadło do 30. Strasznie dziwna sytuacja. Dobra, mamy tutaj to drzewo. Zobaczmy, czy wuj nam przebaczy, pogodzimy się, czy coś się stanie dalej. Pana Shimury tu nie ma. Poczekam na pomoście. No to poczekajmy. Usiądźmy i czekajmy. Pograjmy sobie na flecie. Wstyd dla ciebie, Wiedźminie 3, że Ghost of Tsushima mi chodzi, a ten... A ty mi nie możesz pójść po tym next-genowym patchu. Ginie. Przebraliśmy się. Wuju. Nie byłem pewien, czy przyjdziesz. Chciałem z tobą pomówić. Jeśli połączymy siły, możemy przepędzić resztę Mongołów. Odbudować nasz dom. To nie twój obowiązek. Szogun rozwiązał klan Sakajów. Aha. Od dzisiaj nie jesteś już samurajem.
No to chyba było do przewidzenia. Poświęciłem wszystko dla mojego ludu. No nie, tyle poświęcił, ale... Zrobiłbym to ponownie. A ci go wykluczają. Nowi samurajowie zastąpią poległych. Zajmą twe ziemię i posiadłość. Muszę pożegnać się z domem. Pojedź ze mną. Gdzie? Opowieść pana Shimury. Gdzie jedziemy? Aż klatek mam dużo. Aż dziwne. Dawno nie miałem. Teraz tak dziwnie patrzeć. W oczach tak płynnie. Nadal będzie Jito Tsushima? Tak. Szogun poprosił, bym wyszkolił jego wojowników. To dobrze. Mongołowie nie zaniechają podboju Japonii. Poświęcę resztę życia, żeby tylko ich powstrzymać. Liczyłem, że stawimy im czoło razem, jako ojciec i syn. Możesz się jeszcze ożenić i założyć rodzinę. Cóż, chyba mogę. To jak ci kolar płonie, to możesz to. Przydałaby mu się pomoc. Gorzej jak się urodzi córka. Popchniemy cię. Ale proszę się nie kłopotać. To swoim honorem może być trudno ją przyjąć jako samuraja. Dziękuję panowie, błoto jest bardzo gęste. Ciężki ładunek. Dokąd zmierzasz? Do Jogaku. Jest tam armia ducha. Ma armię? Nie słyszeliście? Pożeglują na mongolskie stepy gnani przez burzę. Spalą wszystko do gołej ziemi. Ambitny cel. Tylko tyle mogę im przekazać. Może się nada. Pomożemy ci się tam dostać. Hi, wuju. No i poszło. Dziękuję, panowie. Jogaku jest daleko stąd. Uważaj na błoto i Mongołów. Dobrze. Nie mam pojęcia, o czym on mówi. Nie tutaj. Za mną. Okej, widzę, że wuj coś wie. Chodźmy, Kage. Nie mam żadnej armii. Każdego dnia popiera cię coraz więcej ludzi. Szogun się niepokoi. Ja również. W drugiej części walczymy z Szogunem. Kiedy przybędą nowe klany, pokłonią się samurajom, czy zdradzą ich w imię ducha. Nie pozwolę na to. Posłuchają otwarcie mnie. Otwarcie mi się sprzeciwiłeś, Dzinie. Byłeś moim podopiecznym. Nauczyłeś ludzi sprzeciwiać się przywódcom. Myślisz, ale dla dobra, kurde, wyspy, żeby wygrać wojnę. Będą się słuchać. Na pewno się będą słuchać. Przejdźmy się, Dzinie. W porządku. Mój rodzinny cmentarz. Spoczywa tu 7 pokoleń Sakaju. W tym twoja matka. I know that. Mój ojciec. Złóżmy im wyrazy szacunku. Już tutaj byłem. Ale to pięknie jest. Pięknie to wygląda. Za tym tęsknił. Ja też.
ogłosił cię zdrajcą. Kazał ci mnie zabić. O kurwa. Wuju. Jest renegatem. Nie rób tego. Co ci szogun, jakiś lewy bimber podał? Aby mogli się bronić. Trucizną. To dar dla naszego wroga. Musiałem powstrzymać twoje marnowanie ludzkiego życia. Nie masz honoru. Ty jesteś jego sługą. O kurwa, walka z wujem. Byłeś mi synem. Muszę kontynuować klan Simurów bez ciebie. Muszę założyć nową rodzinę. Za cenę mojej głowy. Możesz tego nie dożyć. To będzie kara dla mnie. Nasz ostatni dzień razem. Pięknie tu. Już czas. Zapiszmy słowa klanu Sakajów i klanu Simurów. Tu czerwony, tu biały. Jak to się pięknie ułożyło. Nie no, chyba dzisiaj idę tak po prostu zabić. Już nie jest samurajem, nie? Nie musi być już honorowy. Rozmyślaj o utracie. Ręce kształtują świat. Siła w każdym mroku. Oczy, co widziały ból. O, oczy, co widziały ból. To utracie. Los rozdzielił nam duszę. Więź zerwana na wieki. Nikt nie chce takiego losu. Los rozdzielił nam duszę. Walczę w rozpaczy, czy śmierć nas scali. Nasze rozstanie. Oczy, co widziały ból. Los rozdzielił nam duszę. Nasze rozstanie. Twoi rodzice zawsze będą przy tobie. Tak, wuju. Wyszkolę cię na najsilniejszego wojownika klanu Sakajów. Wychowam cię jak własnego syna. Jesteś gotów? Jestem gotów. Ajajaj! Naprawdę?
Naprawdę. Już zawiodłeś. O fuck. Czekajcie, bo teraz trzyma tak mieszczu. Będzie na czerwono pewnie. O kurwa, ale mi... Mojej duszy nie zagoją się. Zabijając mnie, tylko je pogłębisz. Nie mogę zawieść szumne. Zawiodłeś nawet siebie samego. Pragniesz zemsty za mój błąd. To nie jest zemsta. Lecz kara dla was. Dla kogo? Bo dla samego siebie. Dobra, uwaga, teraz będzie tak atakował. Fuck! Nie! Wybacz mi, Ginie. Nie! Nie liczy się. Nie liczy się. Jestem nieśmiertelny. Pozwól mi odejść. Czemu mam tak mało hartu ducha? Gdzie mój hart ducha? No szkur! Wiszczy, co on robi? Przecież myślałem, że niebieskie mogę odbijać. Pozwól mi odejść. No kurde, przecież odbiłem to. Rany, które zadałeś mojej duszy, nie zagoją się. Zabijając mnie, tylko je pogłębisz. Pozwól mi odejść. Ło! No, będzie robił mocny atak. O kurde, ale było blisko. Muszę sobie nazbierać hard ducha, no. Po prostu go bijąc. Pragniesz zemsty za mój błąd. To nie jest zemsta. Lecz kara dla mnie. No jak? Przecież odbiłem to! Nie, tego się chyba nie da odbić. To trzeba po prostu omijać. O, szczy! Dlaczego się odwróciłeś? Ja pierdzielę, jaki on jest trudny! Co się Dark Souls z tego zrobił? Nie chcę cię skrzywdzić! Ha!
I za plecy, i za plecy. On nie lubi za plecy. No, ty w dupę Jasia pierdzi Stasia. Jak ja mam go zrobić? Ja muszę go zrobić na ducha. Nie mogę zawieść. A nie, nawet nie mogę. A nie, mogę wybrać. Ale to mi nic nie da. Znowu ten sam błąd. No pierdolony robi te cięcie! Mojej duszy nie zagoją się. Zabijając mnie, tylko je pogłębisz. Nie mogę zawieść szumna. Pierdolony. Tego wolałem uniknąć, bo ten cios jest jakiś dziwny. No widzicie? O, i znowu ten sam błąd. Jak go wykonuję ok, to jest ok. Już cię mam, wuju. Nie! Jesteś zrobiony na szaro. No weź, jakiś błąd popełnij. Oh. Ajajaj. Co walnął w rękę? Nie, poszło po brzuchu. Chcę umrzeć jak wojownik. Pozwól mu żyć i odejdź. Zabij, uszanuj jego życzenie śmierci. Nie, nie, nie! Ja już nie jestem samurajem, pamiętajcie!
Ja już się muszę zabijać. Nie mam honoru. Ale nie zabiję rodziny. Duch będzie ścigany po kres swych dni. Wiem. Maska jest zajebista. Koniec! No, podstawowa gierka, znaczy podstawowa historia zajebista, nie? Cię tak wkręciłem w te historie samurajskie niedawno, że ja tu narzekać nie będę. Oj. Więc zobaczymy, czy jeszcze coś będzie po napisach. A jak nie, to widzimy się jutro już na wyspie Iki. Bye bye. No powiem tak, Jin się ubrał na czerwono, o kurde, jest chyba duchem duchowości. Patrzcie, jakieś tutaj ma swoje te... Gdzieś się ukrywa. Pani Masako straciła wszystko. I wszystkich. Jeśli ona ma siłę, ja też muszę. Żyłem pod tymi sztandarami całe życie. Kiedyś sądziłem, że wystarczą mi koń, łuk i katana. Bliźniacze góry klanu Sakajów. What the fuck, ile tu jest rzeczy? Nie pozwolę, by zginęła pamięć o rodzinie. Obyś znalazł spokój, wuju. Yuriko pomagała mi je zbierać dla matki. Nie wierzę, że zachowała je przez tak długi czas. Najpierw Mongołowie, teraz Szogun. Nie sądziłem, że będę tak popularny. Norio obiecał nauczyć mnie gry na Horagai. Moglibyśmy przesyłać wiadomości po całej wyspie. Przez większość życia marzyłem o byciu twym synem. Nóż Yuny. Ostrze jest tępe. Cud, że wciąż jest w jednym kawałku. Jezu, ile tu rzeczy! Sakai niniejszym staje się uczniem senseja Sadanobu Ishikawy. O proszę. W co ja się wpakowałem? Tomoe już tego nie potrzebowała. Oby znalazła to, czego szukała. Najlepszy towar Kędziego. Tak mówił. Trzeba będzie go rozdzielić. Powinieneś tu być, Ryudzo. Śmiać się, pić, snuć opowieści. Niemalże słodki zapach. Czy to jest siodło Sory? Nośny jak ostrze. Byłeś wierny do końca, Sora. Ooo! Sora. Opadały na rodzinny cmentarz. Piękne. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Usłyszają. Gdzie my się chowamy? Jin. Yuna. Podoba mi się twój nowy dom. Pasujesz tu. Musi wystarczyć, skoro klan Sakajów upadł. A mnie nazwano zdrajcą. Słyszałam o twoim wuju. Przyjdzie po nas? Wątpię. Ale prędzej czy później ktoś przyjdzie. Liczy się to, że przeżyłeś. Pokonałeś Hana, a Mongołowie są teraz bez przywódcy. Honsiu jest bezpieczny. Ale nie nasza ojczyzna. Siły Hana tu utknęły i desperacko pragną podbić wyspę. Dlatego będziemy walczyć. Tylko nie zapomnij, Tsushima cię potrzebuje. Nigdy o tym nie zapomnę. Dobrze. Będzie lepiej, jeśli się rozdzielimy. Uderzymy w Mongołów ze wszystkich stron i odzyskamy dom. Żegnaj, Jinie. Dbaj o siebie.
Żegnaj, Junar, dbaj o siebie też. Ty również, Jono. Koniec tradycji. Piękny syn czerwony. Holy fuck. Mongolskie wojska Tsushimy. A co się stanie, jak ja to wyeliminuję wszystko? Jest się panem Shimurą. Dokonano ponownie rozegranie pojedynków i terytorium Mongołów. I... to nie. Powiem tak. Zrobione jest już wszystko. Została nam tylko wyspa Iki. Mi się nie chce tutaj tego robić wszystkiego. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Stawiajcie łapki w górę, subujcie kanał, a my widzimy się dziś tutaj. Bye bye.